Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie posłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Liturgia słowa dzisiejszego dnia dotyka bardzo trudnego zagadnienia, zwanego w teologii correctio fraterna, upomnienie braterskie. Otóż Kościół zawsze nauczał, że nie można nam być obojętnym wobec grzechu drugiego człowieka. Gdy widzimy grzech drugiego człowieka, należy reagować. Chrystus mówi o pewnej pedagogii postępowania z drugim człowiekiem, który grzeszy. Mówi o tym, żeby najpierw upomnieć go w cztery oczy, tak by sprawa nie roznosiła się. To trochę takie jak wezwanie do gabinetu, żeby najpierw porozmawiać, wyjaśnić jakąś sprawę, zapoznać się z nią. Gdy to upomnienie nie przynosi pożądanego efektu, wtedy próbujemy obiektywizować daną sytuację, a więc bierzemy świadków, bo sami możemy się mylić w jakiejś dziedzinie, dlatego szukamy też światła ze strony innych osób patrzących na daną sytuację. Czyli nie jest to już tylko moja opinia, moje pragnienie upomnienia, ale również i innych osób. I wreszcie trzeci etap odniesienia do nauczania Kościoła. Jak Kościół naucza w danej sytuacji, przy danej formie jakiegoś błądzenia drugiego człowieka. I to jest bardzo ważne, dlatego że jeśli nie posłucha prawdy Kościoła, to już pozostaje tylko modlitwa za takiego człowieka. Modlitwa, o której Chrystus mówi, że powinna być modlitwą wspólnotową. Żyjemy w czasach niesamowitego indywidualizmu. Stąd wynikają też problemy w dziedzinie wiary wielu osób, bo dochodzą do takiego wniosku, że co mi ktoś będzie mówił, ja wiem, jak mam wierzyć, ja wiem, jak jest nauczanie Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy bowiem w czasach utraty też autorytetów społecznych, również kościelnych. Indywidualizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że on też mówi, dlaczego mam chodzić do kościoła, dlaczego mam się modlić we wspólnocie braci i sióstr, sam się pomodlę w domu. Ileż razy słyszymy tak błędne podejście do modlitwy, a tymczasem przecież wolą samego Chrystusa jest to, byśmy modlili się we wspólnocie dwóch, trzech, we wspólnocie kościoła. I tutaj piękna nadzieja, piękna łaska do nas przychodzi. Na ogół w naszych domach jest więcej jeszcze niż jedna osoba, a więc już spełniamy te warunki, żeby była druga, trzecia osoba. Jak wielką wartość ma modlitwa w naszych rodzinach. Zobaczmy, siostry i bracia, nieraz mówimy tak o pacierzu rodzinnym, ale to właśnie na ogół zbiera się ileś osób, które się modlą. I teraz zobaczmy, przenosimy to do kościoła, chociażby kościoła właśnie w wymiarze parafialnym.
Tak wiele osób o coś prosi. Jakże ogromna jest siła tej modlitwy. Dlatego prosimy Kościół w różnych intencjach, powierzając te intencje we mszach świętych, w nabożeństwach, przy różnych okazjach, po to, żeby uznać, że nie tylko ja się modlę, ale w tej danej chwili, w danym wydarzeniu modlę się wraz z całym Kościołem. I gdy widzimy, że nieraz ktoś błądzi, nie mamy już innych, bo zostały wyczerpane sposoby przyjścia z pomocą, zawierzamy taką osobę modlitwie Kościoła. Prosimy, aby cały Kościół modlił się, a Pan Bóg będzie wiedział, jakimi drogami tą sprawę prowadzić. Zatem jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, bo tego poranka przychodzimy do świątyni parafialnej i właśnie we wspólnocie braci i sióstr realizujemy słowa samego Chrystusa. Czy mogło nas dzisiaj spotkać coś piękniejszego?